Tego dnia miałem ogromną ochotę, żeby sobie coś zapodać. Niestety, na mieście były totalne pustki. Nikt, ale to dosłownie nikt nie mógł załatwić żadnego rozsądnego towaru. Dlatego z braku laku udałem się do sklepu z dopalaczami. Sprzedawca zaproponował mi coś, co miało być odpowiednikiem kanabis, tylko że syntetycznym. Ale co zwróciło moją uwagę, jeszcze ciekawsza była nazwa tego produktu, bo nazywała się Cząstka Boga. Wróciłem do domu. Przygotowałem wiadro z butlą i strzeliłem tłoka z tego gówna około godziny 12 lub 13. Efekt ogólnie jak po zwykłym THC. Na początku zwężyło mi pole widzenia i mocno spowolniło ruchy. Puściłem jakąś muzę i chilloutowałem. Po jakimś czasie zacząłem gadać do siebie, najpierw słownie, potem w myślach. Przeklinałem dużo, bo miałem problemy z chodzeniem. Kiedy zasłaniałem żaluzję i zamykałem okno, mówiłem sobie: nie rób tego, koleś, odpuść sobie stary, uciekaj stąd, co ty robisz? Około godziny 14 zobaczyłem przed moimi oczami bardzo dziwne obrazy. Straciłem kontakt z własnym ciałem. Widziałem dziwne, mroczne twarze, niemal diabelskie, i zacząłem słyszeć głosy w mojej głowie. Będąc przekonanym, że nic się nie dzieje naprawdę, zasnąłem przed kompem. Próbowałem wkleić swoje myśli w ten chory film, wyświetlający się w moim umyśle. Myślałem: stop, dosyć tego, nie chcę już tego. Gdyż obrazy były nie tyle przerażające, co czułem, że tracę kontrolę nad umysłem. Następną rzeczą, którą pamiętam, było życie zupełnie innego człowieka, jakby poprzedniego wcielenia. Dokładnie pamiętam wszystkie wspomnienia, które obserwowałem z perspektywy pierwszej osoby. Ten człowiek najprawdopodobniej był mordercą. Były tam wzmianki o jego niezawodności i innych ludzi o tej samej profesji, jakby łowcy, którzy polowali na niego. Jego imię, czy też moje, zaczynało się na D. Jestem pewien, że pan D żył w innych czasach niż nasze. Widziałem jakby ostrza i miecze. Przeważał czerwony kolor w płynnej formie, jakby krew, a moje własne myśli wplątały się w rozmowę wewnątrz mojego umysłu, tylko poprzez zmianę niektórych określeń i słów. Z perspektywy pana D zacząłem się zastanawiać, kim do cholery jestem, gdyż moja głowa była wypełniona cudzymi wspomnieniami. Chory film skończył się, kiedy pan D umarł. Nie wiem w jaki sposób, wiem, że umarł, a ja byłem najpewniej w jego ciele podczas zdarzenia. Kiedy się obudziłem, odkryłem, że jestem w swoim obecnym domu. Jest słoneczna pogoda, chociaż dziś cały dzień sypał śnieg u mnie w mieście i było bardzo pochmurnie. Byłem nawet ubrany w to, co mogłem ustalić w swojej świadomości. Byłem przekonany, że ten pokój i cały mój dom to iluzja, że stało się coś bardzo, ale to bardzo złego, że nie jestem tym, kim byłem, tylko jestem tym, kogo przed chwilą życie widziałem. Dopiero po chwili wróciła mi pamięć, kim jestem obecnie, ale kiedy podszedłem do lustra, ujrzałem siebie w długich włosach, o wiele młodszego niż jestem teraz, ale zarośniętego. Próbowałem sprzątać w domu, bo wiedziałem, że niedługo wraca matka. Nie wiem, dlaczego tak myślałem, w każdym razie zacząłem się spieszyć i sprzątać. Latałem po domu w tą i z powrotem. Kilka razy po wyprawie do kuchni wróciłem zupełnie nieświadomie. Jakby ktoś mnie zrestartował i wysłał do pokoju pstryknięciem palca. W miejsce wyjścia czy na krzesło w pokoju albo łóżko. W międzyczasie miałem przebłyski kolejnego innego wcielenia. Tym razem zapamiętałem swój wygląd. Miałem ciemne włosy i kręcone wąsy, a jestem blondynem. Bardzo przypominałem, no powiedzmy, typowego Włocha, tylko bardzo szczupłego, w czarnej, skórzanej kurtce. Zacząłem się bać, ponieważ straciłem rachubę czasu. Nie wiedziałem, ile czasu minęło. Siadłem na krzesło i wtedy do dziś przechodzą mnie ciarki, kiedy o tym myślę. Czułem, że coś znowu wtargnęło do mojego umysłu.
Z tym wyjątkiem, że dokładnie czułem obecność obcego bytu w moim pokoju. Z góry przyrzekam, że nie gadam bzdur, to już nie były halucynacje, albo nawet początkowe stany nie były halucynacją. Poczułem jego obecność, jego myśli. Na początku niejasne i zagmatwane, nic nie mogłem zrozumieć. Siedziałem sparaliżowany ze strachu. Żaluzja, którą wcześniej opuściłem, zaczęła podskakiwać do góry. Zapytałem: jesteś duchem? Odpowiedział: tak. Czego ode mnie chcesz? Zapytałem. Nie odpowiedział, ale czułem, że był zły. Żaluzje zaczęły coraz bardziej podskakiwać i przeszywała mnie jakby fala energii. Czułem narastający strach, a on wtedy zapytał: Kim naprawdę jesteś? On wiedział, kim byłem, chociaż ja nie. Miałem przebłyski, że to ja jestem w jakiś sposób odpowiedzialny za jego śmierć lub też z nią jestem powiązany. Zacząłem mówić, a raczej myśleć, gdyż rozmowa odbywała się w moim umyśle. Wybacz mi. Zrobię wszystko, byś mi wybaczył. Czułem, że ten byt mnie zabije. Zacząłem płakać. Chociaż nigdy w życiu nie płaczę. Nawet kiedy jakiś bliski umrze lub coś poważnego mi się stanie, nie rusza mnie praktycznie nic. W międzyczasie kątem oka cały czas widziałem długi, czarny płaszcz mojego ojca, w którym rano byłem w pracy. Zauważyłem, że on stoi w płaszczu. Jego głowa przypominała łudząco tą z obrazu. Kiedy próbowałem na niego spojrzeć, złościł się jeszcze bardziej i krzyczał: nie patrz na mnie! Co odbijało się echem w mojej głowie, a podczas każdego jego krzyku żaluzje podskakiwały i opadały. Siedziałem i płakałem przerażony i sparaliżowany. Zapamiętałem jego twarz. Była uśmiechnięta, ale był to szyderczy uśmiech. Nie pamiętam, co było dalej. Straciłem chyba przytomność. Kiedy się obudziłem, ledwo widziałem na oczy. Wszystko było otoczone mgłą. Wtedy spostrzegłem, że rzeczywiście płakałem, gdyż cała moja bluza z przodu była niemal mokra od łez. Wtedy spostrzegłem, że kiedy patrzę na pewien obrazek, na którym jest czarnymi kreskami namalowana dziwna, tribalna maska, płaczę, niezależnie od swojej woli. Wszystko zaczęło się układać. Ten obrazek, a raczej obraz, zazwyczaj wisiał w przedpokoju, w którym to przedmioty bardzo często spadały z półek lub kartki włożone za lustro wylatywały same. Ale przeciąg, wiadomo, i tak dalej. Pewnie. Tylko nie ma żadnego przeciągu w domu, bo wszystkie okna są zamknięte. 2 dni temu miałem przemeblowanie, więc wziąłem obraz do siebie do pokoju z zamiarem powieszenia go, co jeszcze nie wyszło, gdyż często odkładam wszystko na później. W moim domu przedmioty od lat zmieniały miejsce. Domofon sam przekręcał się na wyłączony, za co rodzice zawsze mnie oskarżali. Znikały też pieniądze. Nie tylko im, ale mnie również. Nie wierzycie, spoko, ja wiem, co mówię, mogę iść pod wykrywacz kłamstw. Kiedy się ocknąłem przestraszony, zadzwoniłem do matki i powiedziałem jej, że nawiedził mnie duch, na co ona wybuchnęła śmiechem. Następnie postanowiłem wynieść obrazek z mojego pokoju. Kiedy go wyjąłem, to pod szybką zauważyłem dziwne symbole na odwrocie. Nigdy takich nie widziałem i znowu zacząłem płakać. Czułem jego obecność, tym razem w kuchni, gdzie przeniosłem obraz i straciłem kontakt ze światem. Obudziłem się we własnym pokoju na podłodze. Po chwili znów poczułem jego obecność. Był mniej wściekły. Po jakimś czasie odzyskałem trzeźwe myślenie. Byłem przerażony. Po chwili przyszli moi rodzice i oczywiście nie uwierzyli mi, że kontaktowałem się z duchem. A raczej on ze mną. Któż to wie? To mógł być równie dobrze anioł, jak i demon, kosmita, jak i duch, Bóg, jak i szatan. Wiem, że to coś wróci. Zrobiłem eksperyment, żeby sprawdzić, czy to były halucynacje. Po czasie, kiedy faza już odpuściła, zapodałem 2 kolejne tłoki. I mimo tego ten chory film już się nie włączył. Żadnych przywidzeń. Celowo nie obróciłem zdjęcia na komputerze, gdyż gdy na nie patrzę, napawa mnie lękiem. Wam też nie radzę obracać ich do właściwej pozycji i nie przypatrywać się za długo. Jutro lecę z nimi do księdza.
lub egzorcysty, czy kogokolwiek, kto będzie w stanie mi pomóc zidentyfikować jego pochodzenie.